Moi drodzy, w naszym programie To tylko ja, czyli rozmowy o wszystkim i o niczym, kolejny wyjątkowy gość. A kto to taki? Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz. 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 Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci, wal jak dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi itd. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń wiecznie trwa. Gdzie ja tam ty, złe i dobre dni? Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Brawo, brawo, Szymon. Zapraszamy do nas serdecznie. Siadaj sobie wygodnie. Cześć. Szymon, jesteś wokalistą studia piosenki Melanż. Dokładnie. Dokładnie. Powiedz nam, od jak dawna śpiewasz? No tak mogę powiedzieć, że od 4 lat albo od 3. I te 4 lata jesteś w studiu piosenki Melanż, czy jeszcze gdzieś indziej śpiewasz? Nie, tylko tutaj. Tylko tutaj. A jakieś twoje dotychczasowe osiągnięcia związane ze śpiewaniem? No tak. A opowiesz coś więcej o nich? No na przykład w różnych koncertach śpiewałem, w różnych konkursach. No, no i po prostu wszyscy mówią, że ładnie śpiewam. No bo ładnie śpiewasz, bardzo ładnie śpiewasz. Tutaj wszyscy mieliśmy okazję posłuchać ciebie. Wiemy, że masz jeszcze przygotowaną jedną piosenkę i poprosimy cię, żebyś zaśpiewał jeszcze coś na koniec. A powiedz nam, czym dla ciebie jest śpiewanie? No śpiewanie jest dla mnie no, takim skarbem jakby, który jest bardzo ważny no, dla mnie, dla wszystkich. No bo śpiewanie to jest ciekawe, takie satysfakcjonujące. Rozumiem, a czy masz kogoś, jak zawsze jesteś na scenie i śpiewasz to, czy wyobrażasz sobie jakąś osobę, dla której śpiewasz, czy po prostu śpiewasz do ogółu? No, czasami sobie wyobrażam jakąś osobę, a czasami też śpiewam no, tam, dla wszystkich. A zdradzisz nam, kim może być ta osoba? No, na przykład moja mama, mój brat, mój tata. Czyli twoi rodzice i twój brat są twoimi największymi fanami? Tak. Czyli jesteś ich idolem? Tak, dokładnie. Dobrze, a czy ty masz jakiegoś idola, swojego ulubionego? No, jakby... Jakiegoś, no nie wiem, wokalistę może, na którym się wzorujesz? Tak, tak, tak. Tak, jest taki ktoś, a zdradzisz nam, kto to jest? No tak, on tak bardzo ładnie śpiewał. Moja mama też go bardzo lubi, no ale no już bardzo ładnie śpiewał, ale teraz już niestety no, nie żyje. Aha, czyli to jest jakiś taki
taki ktoś, kto już odniósł wielkie sukcesy sceniczne. A możesz nam powiedzieć, kto to? Tak. Kto? Freddie Mercury. A Freddie, no Freddie to nie jest nie tylko twoim jak gdyby idolem, bo moim również. Ja zresztą też się trochę wychowałem na jego muzyce. Czy chciałbyś być taki jak Freddie? Tak. A wiesz, że ty nawet tak troszeczkę jesteś podobny do Freddiego, jak patrzę na ciebie? Także no, mam nadzieję, że twoje marzenie się kiedyś spełni i będziesz no, taki jak Freddie, albo może nawet jeszcze lepszy. Wierzysz w spełnianie marzeń? Tak, oczywiście, że wierzę. No to dobrze. Szymon, oprócz tego, że twoi rodzice i twój brat są twoimi fanami, bo otrzymałem również od twoich innych fanów pytania, które chcieliby ci zadać. Wiedziałeś, że masz takie grono fanów? No, wiedziałem. Wiedziałeś, no to dobrze. No to pierwsze pytanie. Jaki jest najstraszniejszy film, który oglądałeś? No w sumie nawet trudno powiedzieć, bo no, bardzo dużo horrorów oglądam. No ale jakby no, takim najstraszniejszym, znaczy nie aż takim strasznym dla mnie, to jest akurat taki film amerykański, taki, który się nazywa It. It. No nie jestem dobrze przygotowany, bo nie wiem co to za film, ale na pewno sprawdzę. Czyli twoja kategoria ulubiona filmów to horrory? No jakby tak. Czy ogólnie amerykańskie kino, kino akcji, jakieś pościgi? Jakieś, no, masz jakieś takie ulubione swoje kino, czy ogólnie amerykańskie? No, takie jakby amerykańskie są takie, no, dobre. Twoim zdaniem najlepsze? No, no tak, no, są tam też oczywiście świetni aktorzy. A masz jakiegoś ulubionego aktora z amerykańskiego kina? No, chyba nie. Chyba nie, no dobrze. Kolejne pytanie od twojego fana. Jak myślisz, czy to może być fan, czy fanka? Fan. Fan. Znasz jakieś trudne słowa? Tak. A jakie? Ale takie polskie? No, jakiekolwiek trudne słowa. Na przykład, nie wiem, wyrewolwerowany kaloryfer. Taki jeden wyraz jest, na przykład czasami jak śpiewam, to na przykład tak się, tak po prostu nie mogę powiedzieć tego słowa, bo na przykład za szybka jest muzyka. Za szybka muzyka do słowa, no tak jak mówią, że język polski jest łatwy czy trudny? No taki, taki trochę trudny. Dość trudny, prawda? Także wcale ci się nie dziwię. Masz teraz na myśli jakieś takie trudne słowo, czy...? Nie. Nie. No dobrze. No to Szymon oczywiście zna trudne słowa, ale teraz nie pamięta. A powiedz nam, z czego zbudowany jest fortepian? No w sumie jeszcze nie uczyłem się o budowie fortepiana. No... Ale grałeś na takim instrumencie? Widziałeś fortepian? Tak, tak, tak. No to co on może mieć? No, takie klawisze może mieć. Klawisze, tak. No taką obudowę, taką na wierzchu. Niektóre fortepiany mają takie, takie coś, że jakby to jest takie otwarte. Rozumiem. A czy uważasz, że fortepian może mieć w sobie duszę? Tak. No, jak najbardziej. Ja też tak uważam. Dobrze. Kolejne pytanie. No, tym razem ja myślę, że to jest od fanki pytanie, bo to jest takie troszeczkę kulinarne. Jaki deser najbardziej lubisz? Deser? No to mogę powiedzieć, że jakby gofry, lody. Gofry z bitą śmietaną, z owocami, z orzechami, z czekoladą? Z czekoladą. Z czekoladą. Drogie fanki Szymona, gofry z bitą śmietaną, z czekoladą. Pamiętajcie o tym. Dobrze, kolejne pytanie. Z jakiej bajki bohaterem chciałbyś być? No, w sumie nawet
zastanawiam się nad jakimiś bajkami, no i nad różnymi chcę być, no ale właśnie nie wiem, nad jaką. Nie wiesz nad jaką, ale czy to jest coś pomiędzy, no nie wiem, małą syrenką, czy bałwankiem Olafem, czy jakimś, nie wiem, innym bohaterem, na przykład królem Julianem, albo jeszcze kimś innym? No tak. Bo przyznam ci się szczerze, że na przykład moimi ulubionymi bohaterami jest Phineas i Ferb oczywiście. Nie wiem, czy znasz? Tak, znam, oglądałem, ale już niestety nie oglądam, no ale znam. Ale nie chciałbyś być na przykład takim dundersztycem albo Pepe Panem Dziobakiem? No tak, chciałbym być. Okej. No i tutaj jeszcze mamy jakieś kolejne pytanie od, nie wiem, trudno powiedzieć, czy to fanka, czy fan. Czy boisz się czegoś? No, różnych rzeczy. Na przykład? Na przykład ciemności. Ciemności, a czy na przykład myszy? Znaczy, no tak. No myślę, że... Znaczy jeszcze nie spotkałem nigdy myszy, no ale czuję, że się będę bał. Rozumiem, no większość z nas się boi myszy, nie każdy się oczywiście do tego przyznaje. Ja też się przyznaję, że też się boję myszy, nie lubię myszy. A czy... No, mysz jest takim stworzeniem, że niech sobie gdzieś tam gania, niekoniecznie pokazuje się nam na oczy. A czy masz jakieś ulubione zwierzę? No, mam. Jakie? Na przykład jakieś ptaki, słowik na przykład. Słowik, czyli też taki trochę muzyczny. Tak. Dobrze, a masz jakieś takie zwierzę w domu, którym się zajmujesz? Tak, znaczy mam dwa. To jest kot i pies. Kot i pies. Kot? Jak kot ma na imię? No to trochę dziwnie zabrzmi, no ale kot się nazywa Milka. Milka, czyli to jest kotka, a nie kot? Kotka. Kotka. A pies? Pies Wedel. Wedel. To bardzo tak bardzo słodko, to nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby można tak właśnie nazwać kota, ale Milka bardzo, bardzo ładnie. Milka. A czy znasz takiego kota Umbriagę? Nie, nie znam. No to kot Umbriaga to jest kot żeglarz. Jego pomnik jest w Szczecinie, także jeżeli będziesz w Szczecinie, to polecam ci spotkanie z Umbriagą. Dobrze, Szymon, no myślę, że twoi fani będą usatysfakcjonowani twoimi wypowiedziami i występem. Powiedz nam, co nam jeszcze zaśpiewasz na koniec? Na koniec zaśpiewam jeszcze Śrubki Pana Michała. Dobrze, a czy masz kogoś, komu chciałbyś zadedykować tę piosenkę? Na przykład, no, dla wszystkich widzów. Dla wszystkich widzów oglądających przed wami Szymon Lerman. Zapraszamy serdecznie, scena należy do ciebie. Wierzyć czy nie, śrubki czarami zajmują się, śrubki duszki, śrubki wróżki tańczą w kołach, pociąg mknie, koła kręcą się, przemierzają świat, wychylamy się, pędzi z nami wiatr, w krajobrazach różnych słów. Ani brak nam słów, koła kręcą się, przemierzają świat. Mka przeróżne zaklęcia zna, dudni na szynach, podłogach gra. Nocą błyszczy duży z liści i iskry chwyta, pociąg. Przemierzają świat, wychylamy się, pędzi z nami wiatr, w krajobrazach.
miał świat. 100 różnych stacji, pociągów 1000 znam. Jest gdzieś Shangri-La, chcę powędrować tam. Co mnie gna, nie wiem sam, jakieś sny ciągle mam. Życie piękne jest, tęsknię, marzę, gram. Kule kręcą się, przemierzają świat. Wychylamy się, pędzi z nami wiatr. W krajobrazach różnych stóp, zakochani brak nam stóp. Koła kręcą się, przemierzają świat. Koła kręcą się, przemierzają świat. Wychylamy się, pędzi z nami wiatr. W krajobrazach różnych stóp, zakochani brak nam stóp. Koła kręcą się, przemierzają świat.